Złapałam się na tym, czytając tę książkę, odkładając ją wieczorem koło szafki nocnej, kiedy obudziłam się rano. Pierwsze, co powiedziałam, powiedziałam: cześć, Asiu. To jest właśnie siła tej książki. Ona jest tak nieprawdopodobnie żywa, tak nieprawdopodobnie tu i teraz, że masz wrażenie, że cały czas przebywasz, rozmawiasz, korespondujesz, przede wszystkim rozmawiasz z bohaterką, z Joanną. Ona po prostu cały czas jest. I pierwszy raz mi się tak zdarza, że mogę powiedzieć: szkoda, że nie mogę do Joanny zadzwonić. Bardzo polecam. Po prostu piękna, mądra książka. Książka, z którą powinniśmy poprzebywać dłuższy czas. Mieć ją w samochodzie, w torebce, gdzieś w domu. Gdzieś, gdzie możemy zawsze do niej sięgnąć. Żeby wciąż uczyć się, jak dostrzegać i doceniać życie.